Choć wydawać by się mogło, że w niedzielę miłosierdzia Bożego Słowo Boże powinno dotyczyć wyłącznie Bożego miłosierdzia, zauważamy, jak bardzo akcentowany jest dziś także temat wiary. Wiara bardzo mocno wiąże się z Bożą miłością. Jednym z głównych bohaterów dzisiejszej Ewangelii jest apostoł Tomasz. Otóż nie było go wtedy, kiedy Jezus pojawił się wobec pozostałych apostołów. Kiedy Tomasz do nich wrócił, jego bracia wołali do niego z radością: objawił się nam Jezus, Jezus żyje. Tomasz zwątpił. Stwierdził: to niemożliwe, nie wierzę, potrzebuję dowodów. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. Po 8 dniach Jezus znowu pojawia się apostołom, jest wśród nich tym razem Tomasz. I co robi Jezus? Daje mu bardzo konkretne dowody, że żyje, że jest to On sam we własnej osobie. Mówi: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Popatrzmy, w tym fragmencie zachwycające jest to, jak Jezus walczy o wiarę Tomasza, jak bardzo mu zależy, by jego wiara, ale nie tylko jego, każdego z nas, była prawdziwa, pewna, niechwiejna. Być może znamy kogoś takiego jak święty Tomasz, kto ma wątpliwości w wierze, a może pewne okoliczności życia spowodowały, że ją stracił. Być może ta sprawa dotyczy nas samych. Dzisiejsza Ewangelia daje nam podpowiedź, co należy robić, jak można walczyć o wiarę człowieka. Należy robić to, co czynił Jezus. On pokazał Tomaszowi swoje rany. Rany Jezusa, kontakt Tomasza z ranami Jezusa okazały się bronią, orężem walki o jego wiarę. Dlatego może warto walczyć o wiarę, modląc się przez rany Jezusa. Na przykład: Jezu Chryste, przez Twe święte rany proszę Cię o łaskę wiary, i tu warto wymienić imię osoby, za którą się modlimy. Kiedyś na rekolekcjach słyszałem od pewnego kapłana, jak wielką moc ma modlitwa kierowana do Boga przez święte rany Jezusa. Spróbujmy jednak zastanowić się jeszcze, dlaczego Jezus walczył o wiarę Tomasza. Czy tylko dlatego, aby Tomasz mógł potem świadczyć o Jezusie? Nie. On to robi, bo go kocha i chce zarazem pokazać mu dowód nie tyle, że on żyje, ale dowód jego Bożej miłości do Tomasza, do każdego z nas. Jezus pokazuje swoje rany. To jest prawdziwy dowód miłości Boga do każdego człowieka. Jakże często zadajemy sobie pytanie: czy Bóg mnie kocha? Czy Bóg mnie naprawdę kocha? Niech mi to udowodni. A przecież wystarczy tylko spojrzeć na krzyż. Ile wycierpiał za każdego z nas, abyśmy mogli kiedyś znaleźć się w niebie. To jest najważniejszy z dowodów Bożej miłości do każdego z nas, że Jezus oddał za nas swoje życie. I dlatego Jezus pokazuje swoje święte rany. Może nie jeden raz ktoś pytał was tutaj obecnych: udowodnij mi, że mnie kochasz. Co wtedy robiliście? Co wtedy mówiliście? Co miałoby być dowodem tej waszej miłości? Co mogłoby przekonać bliską osobę, że ją naprawdę kochacie? A czy może wystarczyłoby powiedzieć: ja ci nic nie powiem, ale popatrz na moje spracowane ręce, które dla ciebie się trudziły, które cię karmiły, które dla ciebie pracowały. Popatrz na moje podkrążone oczy. Zobaczysz w nich odbicie nieprzespanych nocy, długie godziny czuwania, bycia przy tobie, kiedy chorowałeś, kiedy potrzebowałeś mojej pomocy, kiedy odmawiałem sobie wszystkiego, żeby ci pomóc, by być przy tobie. Popatrz, w moim życiu może nie było wielkich sukcesów, kariery zawodowej, może nie mam najwyższych stopni naukowych. Popatrz, z ilu rzeczy zrezygnowałem ze względu na ciebie, bo tobie poświęcałem swój czas. I to są prawdziwe dowody miłości.
Prawdziwa miłość jest tam, gdzie jest ofiara. Te punkty naszego życia, gdzie są obecne trud, cierpienie, ofiara, wyrzeczenie, to są prawdziwe dowody miłości, z którymi nie da się dyskutować, których nie da się obalić, podważyć. To są dowody nieusuwalne, niezatarte jak rany Chrystusa. I dlatego Jezus pokazał apostołom swoje rany. Ile ran w twoim życiu, tyle miłości. Nie sztuka zachować młodość i urodę przez długie lata swojego życia, nic z siebie nie dając innym albo dając bardzo niewiele. Prawdziwą sztuką jest tracić samego siebie z miłości. I to jest pierwsza nauka, którą Pan Jezus przekazuje nam w dniu dzisiejszym. Kolejna. Jezus rzeczywiście przychodzi do nas jako ten, który nas kocha bezgranicznie, który walczy o każdego z nas, o nasze dusze i serca, aż do ostatniej sekundy naszego życia. Daje prawdziwą, ostatnią deskę ratunku, swoje miłosierdzie. Już niczego od nas nie oczekuje, tylko wiary i zaufania, wezwania Jego miłosierdzia. Jezus doskonale wie, jak bardzo dziś zatraciła się w grzechu ludzkość. Jakże wielu ludzi jest dziś niezdolnych do nawrócenia, do powrotu do Boga. Nie bez powodu Jezus mówi dziś do wielu współczesnych mistyków i świętych, że współczesny człowiek w zepsuciu i w grzechu dawno już prześcignął mieszkańców Sodomy i Gomory. Jakże wielka musi być Boża cierpliwość i miłosierdzie, skoro ciągle daje ludzkości szansę na nawrócenie. A kiedy nawet to nawrócenie jest niemożliwe, Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem i prosi, byśmy o to miłosierdzie błagali. Kiedy przyjrzymy się życiu wielu ludzi żyjących blisko nas, może nawet w naszych rodzinach, a może to dotyczyć nas samych, widzimy, jak trudno powrócić nam do Boga, jak trudno nam zerwać ze złem. Nie chcemy być pesymistami, ale możemy przypuszczać, że próby, którym poddawani są dziś ludzie, dla wielu skończą się porażką. Jeszcze więcej zwątpi i odejdzie od Boga. Dlaczego tak mówię? Otóż niedawno rozmawiałem z kilkoma zaprzyjaźnionymi duchownymi i każdy z nich stwierdził, że obecnie trwająca próba wiary, choćby ta związana z epidemią koronawirusa, dla wielu okaże się zabójcza. Wielu nie zda tego egzaminu, odejdą od Boga. Bo dziś ludziom nie chce się walczyć o swoją wiarę, o utrzymanie kontaktu z Bogiem, zwłaszcza w momencie, kiedy ten kontakt jest utrudniony, a w wielu miejscach na świecie wręcz niemożliwy. Dziś niewielu chce walczyć o obecność Boga w życiu, a niemało ludzi tonie w grzechu, szczególnie lenistwa duchowego. Przez świat przechodzi swoiste duchowe tsunami, które porywa wątpiących i najsłabszych, które pożera dusze, szczególnie tych, którzy zamiast jeszcze bardziej przylgnąć do Boga w godzinie próby, zanurzają się w otchłani grzechu, zwątpienia i bezbożnictwa. Pozwólcie, że podzielę się pewnym świadectwem. Otóż dzisiaj, zaraz po godzinie miłosierdzia, pytałem na modlitwie Pana Jezusa, co jest głównym grzechem ludzkości? Co powoduje, że tak wielu ludzi gubi swoje dusze? I wiecie co? Pan Jezus pokazał mi przez dzienniczek świętej siostry Faustyny, że tym głównym grzechem człowieka dziś jest lekceważenie woli Bożej i niewypełnianie jej, odrzucanie jej i nieliczenie się z nią. Pan Jezus pokazał, że Boża wola została współczesnemu człowiekowi bardzo konkretnie objawiona jak nigdy wcześniej w historii. Nigdy wcześniej ludzkość nie miała tak łatwego dostępu do katechezy, Słowa Bożego, różnych pomocy, nauczań, które pokazują nam jak żyć, czego żąda od nas Jezus, co jest czarne, co jest białe, co jest dobre, co jest złe. Współczesny człowiek nie powinien się wahać i mieć wątpliwości, czego od nas chce Bóg, co jest Jego wolą. A tymczasem żyjemy, jakbyśmy byli duchowymi analfabetami. Wiemy, czego chce od nas Bóg, znamy Jego przykazania, ale świadomie je odrzucamy i potrafimy sobie jeszcze to świetnie uzasadnić. Wczoraj rozmawiałem z pewnymi małżonkami,
którzy opowiadali o swoich rodzicach, teściach, oczywiście uważających siebie za wzorowych katolików. Ale okazuje się, że popierają czarne msze, popierają aborcję. Ci małżonkowie mówili, że ich rodzice, zamiast karmić się Słowem Bożym, Ewangelią, to karmią się tym, co przeczytają w mediach przeciwnych Kościołowi, co usłyszą z ust ulubionych lewicowych polityków, czy przeczytali u publicystów ateistów. Oczywiście, mimo że są katolikami, głosują za takimi partiami i politykami, którzy programowo zwalczają to, co katolickie, których celem jest znoszenie Bożych przykazań, ich wykreślanie z życia publicznego. I ci małżonkowie, mówiąc o swoich rodzicach, teściach, mówili, co za hipokryzja, jak oni w tym wszystkim mogą uważać się za wzorowych katolików. A przecież takich ludzi jest dziś wielu. I czy to może się Bogu podobać? Czy takich wierzących Bóg pragnie mieć przy sobie? I zadałem dziś po południu Panu Jezusowi pytanie, co z takimi ludźmi, którzy znają Twoją wolę i zupełnie się z nią nie liczą? I znowu przyszła odpowiedź przez dzienniczek świętej siostry Faustyny. Jezus powiedział, ci ludzie niewiele różnią się od Lucyfera, który miał bardzo jasne poznanie Bożej woli, ale ją odrzucił. Miał największe poznanie Bożej woli wśród wszystkich stworzeń w niebie, ale zdradził Boga, bo chciał żyć po swojemu, ponad Bogiem, ponad Jego prawami, nie liczyć się z Bożą wolą. Jak mówił dalej Jezus do świętej siostry Faustyny, i dlatego Lucyfer zasłużył na odrzucenie przez Boga. Jakże wielu ludzi dziś, a może to dotyczy po części nawet nas samych, zachowuje się podobnie jak Lucyfer, popełniając ten sam błąd, znając Bożą wolę i zupełnie się z nią nie licząc. To jest właśnie grzech pychy, który zgubił Lucyfera i wielu innych aniołów. Ludzkość leci w przepaść, przepaść grzechu, wiecznego potępienia. Ale dlatego Bóg rzuca ostatnią deskę ratunku, swoje miłosierdzie. Problemem jednak jest to, że niewielu dziś o to miłosierdzie błaga. Dlatego to właśnie my jesteśmy przez Boga proszeni, byśmy o to miłosierdzie błagali. I dla nas, i dla innych. Boga najbardziej zasmuca nasza obojętność, kiedy nie prosimy o Jego miłosierdzie dla pogubionych dusz czy zatwardziałych grzeszników. Wielu z nich z pewnością uniknęłoby potępienia, gdyby znalazły się dusze, które by się za nie gorliwie modliły i wstawiały. Bądźmy zatem tymi, którzy będą wynagradzać sercu Jezusowemu. Jak napisała święta Faustyna w swoim dzienniczku, Jezusa smuci, że tak wiele Jego łask ludzie marnują i nie chcą o nie prosić. Dlatego Faustyna powiedziała, ja będę o nie prosić, będę o nie błagać. Będę prosiła o łaski dla siebie, dla całego świata. Będę błagała o Boże miłosierdzie. I Bogu taka postawa się podobała. Potrzeba, byśmy byli jak święta Faustyna. Wypraszali o Boże miłosierdzie. Codziennie, nie tylko dla siebie samych i dla tych, których kochamy, ale także tych, którzy toną w grzechach czy bezbożnictwie. Prośmy Pana Jezusa, abyśmy modlili się i wierzyli. Prośmy, byśmy nie byli chwiejnymi niedowiarkami, lecz prawdziwie wierzącymi. A w chwilach prób i zwątpienia prośmy o pomoc Matkę Bożą, Maryję, która pomimo, iż była poddawana największym próbom, ciemnościom duchowym, nigdy nie zwątpiła. Prośmy, by była szczególnie blisko nas, umacniała nas i wspierała, i razem z nią i ze świętymi Kościoła katolickiego, szczególnie świętą siostrą Faustyną, wypraszali o miłosierdzie dla świata. Amen.